Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter, dodatek Humble. Moi kochani, kontynuujemy zabawę. Ja nic nie zrobiłem pomiędzy odcinkami. Praktycznie zaczynam w miejscu, w którym przestaliśmy ostatnio grać i ciągniemy dalej. Bawimy się dalej. Słyszę łamacz rudy. No dobrze, ja ten łamacz rudy muszę stworzyć, tylko że ja nie wiem po co i gdzie go umieścić, bo ten łamacz rudy mi... Kurczę, nic nie dał. No dobra, ja go tutaj postawię, tak jak stał gdzieś może. Stwórz ten łamacz rudy, tylko po co? Co on robi? Rozbija niektóre rudy, aby wydobyć z nich wiele innych. Ale to czy to się kładzie na jakiejś dużej rudzie? Ja bym to powiedział, że to się kładzie na czymś dużym. Ale chyba nie. Nie wiem. Ja przed chwilą go rozłożyłem. Czy przed chwilą, po poprzednim odcinku go rozłożyłem. I czy... Aha, tutaj schowałem te trzy rzeczy. No dobra, zróbmy to jeszcze raz. Niech on sobie tutaj gdzieś leży. Na razie. Żebyśmy mieli tytan jeszcze. Żebyśmy mieli zaliczone to zadanie. Niech on sobie stoi. Niech robi tam co tam chce. Otwórz, zbieraj stąd wydobywane rudy, a tutaj staw tutaj rudy, aby je rozdzielić. No jakie rudy? Chyba że tu chodzi o jakieś takie rudy złożone, jak na przykład nadstop, który można stworzyć z wielu innych rud, nie? Może. Dobra, co dalej? Stwórz ekran postęp. Postęp to jeszcze trochę do postępu nam brakuje, bo... O, ale jest lepszy plecak. Bo postęp będzie tutaj. Jak ciepło będzie większe, więc za chwilę będziemy robić większe, lepsze ciepełko. Zbiornik tlenu 2. Te rzeczy już możemy robić. Zbiornik tlenu 2 i plecak 2. Zbiornik... O, jeszcze buty muszę lepsze zrobić. A nie, bo nadstop nie zrobię. Zbiornik tlenu 2. To jest łatwe. Magnes i tytan. Oraz lepszy plecak. Jeszcze tylko tytan mi brakuje. Ej, super. Tylko teraz jak to... Jak ten plecak zrzucę... A nie, spoko, jest dobrze. To mogę zrobić lepszy plecak. Świetnie. I załóż. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. I teraz zbiornik tlenu 2. Krzem, tytan, magnes. Krzem, tytan i magnes. Czyli jeszcze jeden krzem i magnes znaleźć trzeba. Krzem będzie gdzieś blisko. Może. Chociaż już zebrałem z okolicy tego krzemu pełno. Tu jest tytan, tego wezmę. Tutaj coś wisi. Dolomit. O, widzę magnes. Widzę krzem. Dobra. Wezmę jeszcze przy okazji kolejny magnes. Co to jest? Dolomit to na razie nie. Zastanawiam się, czy czasami w takich miejscach jak to nie ma gdzieś złotych skrzynek. Mogę kucnąć? Nie mogę. Dobra, wracamy. I zrobimy teraz lepszą oddycharkę. Czyli po prostu zbiornik na tlen. O, miałem za domem, za bazą mam krzem. Dobra. Zbiornik tlenu. Cyk. O, 200. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobrze. Co dalej? To już zrobione jest? Dobrze. No to musimy ciągnąć. Teraz ja bym... Co bym zrobił? To bym zrobił kilka wegetubów i żeby zrobić lód i żelazo, żeby podnieść tlen. A czemu? Ponieważ... Ponieważ mam na to ochotę. Dobra. Do wegetubu... O! Otrzymano nowy schemat. Okno kapsuły mieszkalnej. Czyli to się odbywało. To ciśnienie ładnie rośnie. Wiertło 2 niedługo będzie. Dobrze, dobrze. My tutaj byśmy się na ciepło. Ja, żeby ciepło, to zróbmy sobie kolejny... kolejną turbinę. Żelazo jeszcze potrzebujemy jedno. O! I zrobimy drugą turbinę. Oczywiście... Nie, podrobię tylko podgrzewacz.
Ale tak myślałem właśnie, że mi przestanie działać od razu. Turbina potrzebna, żelazo jedno. Czy coś tutaj... Nie, tutaj nic się nie będzie zbierać, bo to się nie zbiera. Tu mamy magnez. Dużo tego magnezu. Mając życie za domem, się żelazo pewnie wygenerowało, a ja biegam i szukam żelaza, nie wiadomo gdzie. Jest żelazo. Do turbiny potrzebne. Jak najbardziej. Czy ta skrzynka jest pusta, czy nie? Nie jest pusta, biorę wszystko, zbieram i rozkładam. I teraz mogę przynajmniej... mam trochę żelaza, aby dołączyć turbinę. Och, czekam na odrzutowy plecak. Na lepsze buty. Wow, na wszystko czekam w tej grze teraz. I dokładamy kolejną turbinę. O, to tutaj krzywo postawiłem. Nie tak jak lubię, no ale cóż, życie. Z kontrolem to się ją obracało. O, jest. I spoko, i wszystko działa. I teraz powinno ciepełko lecieć szybciej. No, niedużo szybciej leci, no ale dobra. Teraz może byśmy zrobili kolejną wegetubę. Jeżeli mogę, oczywiście. Lód jeden, lód jest blisko. Wystarczy tylko wyjść na zewnątrz. Kurczę, ja pamiętacie, za tym lodem biegałem, nie wiadomo gdzie. I już mamy na wegetubę. Kolejna wegetuba poleci. Czy tam wegemoduł. Ok. Jakie roślinki mamy? 350 i 300, pięknie. Otwórz. I to. To jest... To jest, co to jest? Nasiono z tlenu. Mhm. Ja mam tutaj 300, czyli lepsze nasiono. Rośnie. Chyba, że zrobię kolejną. Jeszcze jeden lód i bym mógł trzecim zrobić. Bo tu mam jeszcze jakieś roślinki. 200. Tu nic nie mam. Jeszcze to bym mógł sadzić gdzieś. Jakbym miał jeszcze jedną... Jeszcze jeden lód. Ej, dobra, zróbmy jeszcze jedną. Jeszcze jedną, dobra. Niski poziom nawodnienia. No to nie powiesz. Kolejna wegetuba. I tu. I znowu turbina. O Boże. I kolejna. Turbina. Ok. Świetnie. No. To jest dobrze. Teraz by się przydał. Tu ładnie leci. O, niedługo będą panele słoneczne. Za chwilę. Dosłownie za chwilę. Tlen leci. Pięknie ciśnienie na razie. Wszystko ładnie leci. Powolutku, ciepło, powolutku. Dobra, napijmy się wody. Mam tą wodę? Mam. Dobrze. Jedzenie mam. To no to trzeba będzie niedługo jedzenie takie porządne zrobić. Dobra, czy ja mogę już szafy robić? Jeszcze nie. Czyli jeszcze jedną skrzyneczkę. Czy można... Szkoda, że nie można tych skrzynek... No to tak średnio to wygląda, ale dobra. Cyk. I ruszamy na... Czekajcie, a jakbym chciał... Dwa tytany, jeden krzem. Już myślałem, żeby zrobić jakieś pomieszczenie znowu kolejne, ale wiecie co, ja wrócę do pomieszczenia. Na stopu nie zrobię. Kompas. Krzem, magnes, aluminium razy dwa. Ja mam aluminium. Razy jeden, dobra. Słuchajcie, ja wrócę w tamto miejsce. I zaczniemy je przeczesywać, bo... O Jezu, zjadłem to, chciałem tylko wziąć ze sobą. To może na razie to zostawmy. O, mamy panele słoneczne. O, właśnie. Żelazo, krzem i kobalt. O, już robimy. Kobalt.
żelazo i krzem, tak? No to muszę znowu wyjść, poszukać krzemu i jednego żelaza. Tak jak mówiłem, że za bazą będę miał pewnie. I zróbmy sobie teraz panel słoneczny. Ja będę musiał te wszystkie powywalać za chwilę. Panel słoneczny. A gdzie by go postawić? Może na razie kontrolem tu. O. Tak średnio wyszedł mi. To będę mógł. To jest jeden, jeden, a to jest 6, no to. Ja bym te turbiny już teraz usuwał. A więcej stawiał tamtych paneli. Cyk. To jest tylko żelazo, nie? Cyk. A co to miało. Co to kosztowało mi ile? Kobalty i krzem. Jeden krzem. Czy ja te kobalty jeszcze mam dwa tutaj? Tak, jeden krzem. Jeszcze jeden krzem, to bym miał na dole, bo gdzieś na pewno leżał, pełno go leżało, tam widzę nawet przede mną. Zrobimy jeszcze jeden panel słoneczny i udajemy się na eksplor. Popatrzcie, tutaj krzem leżą. Weź go. Chociaż nie mam więcej kobaltu, żeby zrobić więcej tych paneli słonecznych. No i spoko. Dobra. No i zostało mi to i to. Dobra. Jeszcze jeden iryt mam. Czy ja bym chciał zrobić jeszcze to? Tak, jeszcze zrobimy jedno. Iryt. To i to. Czy to jest wszystko? Tak. Zróbmy jeszcze kolejny. Na razie w ten sposób. Patrzę jeszcze, jakie wegetuby mamy. Dobra, na razie to starczy. Jak postęp wygląda? No, już mamy to. To będzie później. Tlen. No to jeszcze trochę. Ciepło. No niedługo będziemy mogli wegemeduły lepsze robić. I później postęp ekran. Dobra, ruszajmy na zwiady. Na... Ja wiem, że ja, słuchajcie, ten teren jest piękny, czyli piękny, jest piękny też, ładny, ciekawy, ale też duży i chciałbym go zwiedzić, tylko że oczywiście nie jestem w stanie jeszcze tego zrobić za bardzo, za daleko się posuwać, bo też nie mam kompasu, żeby później wrócić w to miejsce, bo tam byśmy poszli, tam byśmy poszli. Ups. Dobrze, że tutaj mam tą oddycharkę, pomieszczenie oddychające, że tak powiem. I bierzemy wszystko, co możemy. I rozkładamy. Tam, gdzie byliśmy, już więcej nie trzeba. Te właśnie, widzicie? To one są. Spoko. Pięknie. O. Już mam śmieci pełno. Nasiono Lirma. Kiedyś będzie potrzebne. Dobra. Czy coś tutaj jeszcze? Tutaj jest list. Nieaktywny. Ok. Tu mamy skrzynki. Nie można ich otworzyć. Wszystko można chyba o Jezu, ile tego jest? Bardzo dużo przedmiotów. Bardzo dużo przedmiotów. Schemat wegemodu lepszy. O kurczę, to jest nasiono 300. 200. Jak widzicie, mnóstwo tych ciekawych rzeczy. Będę musiał wchodzić w tą i z powrotem cały czas. Tutaj już oglądaliśmy to. Mamy butelkę z wodą. Ją wypiję. Jedzenie też zjem. Ja to wszystko będę musiał przyjść tutaj wiele razy.
żeby poopróżniać. Wow, dobra. I tutaj jeszcze wszystko. Oje, na to wszystko trzeba porozwalać. Dobrze, weź ten tlenu, bo za chwilę zginiesz. Już, już, już. Tlen wzięty i wracamy do bazy. Wracamy do bazy, zanieść te przedmioty, wszystkie, które właśnie przed momentem wydobyłem. Ja bym chciał zrobić bardzo fajny eksplor, tylko się trochę obawiam, że ja później nie wrócę w to miejsce. Dlatego też kompas by się przydał jak najbardziej. Wracajmy, chyba trzeba będzie... Czekam na duże skrzynki, bo... Na szafy, bo po prostu na razie to ubogo. Na razie to ubogo. Dobra. Wszystko. Prawie wszystko. No dobrze. Mamy kolejne rzeczy, którymi na razie nic... A, ten węgiel moduł drugi. Żelazo, magnes i dwa lody. Magnes, żelazo. To odłożę. Lody są. A, jeszcze krzem. Dobrze. Krzem. Dwa lody. I to chyba się stawiało, przynajmniej tak mi się wydaje, że stawiało się to już poza, na zewnątrz, nie w bazie. Prawda? Zróbmy to. Czy to się stawia w... To się stawia i to się stawia w bazie, a nie na zewnątrz? Okej. Okay. No dobra, czyli... Zabieram ciebie. Zabieram ciebie. Zabieram ciebie. Okej. Okay. I stawiamy nowe. Tu. Teraz mi krzemu brakuje, dobra. Okej. Okay. Dobra, do ciebie trafi 350. Do ciebie trafi 300. Dobra, czy jeszcze mogę zrobić kolejne? Krzem i lód. Krzem. A lód? Żaden problem na zewnątrz. Spoko. I możemy kolejne... Wow. Coś znowu? O, drabina. I kolejne. 200. Pięknie. Jena. Jak cudownie. To jest 200 też. Dobra. Na razie nie patrzę na te bałagany, które mam na skrzynkach. Drobina wewnętrzna. Dobra, to będziemy musieli sobie rozszerzyć teraz pomieszczenia nasze. Żelazo i tytan. Żelazo. I tytan. Kolejne pomieszczenie. Lepszy plecak. Brawo, leci to nieźle. Leci to nieźle. Ja bym dołożył sobie pomieszczenie. Czy z tyłu? Tu bym nawet jeszcze jedno dołożył za chwilę. A, ale sobie zepsułem teraz. Chociaż... Nie wiem, czy jest tak źle tak naprawdę. Czekajcie. Sobie ten ekran wstawię tutaj. O, już wiadomo wszystko. Następnie ten mały zabierzemy. Tu weź wszystko. Zabierzemy. O, mamy lepszy podgrzewacz. Teraz skrzyneczkę sobie możemy postawić. Tu. Do tej skrzyneczki wszystko wsadzimy. Tą skrzynkę opróżnimy. I sobie wsadzimy obok nową. Syk. I do niej wszystko wsadzimy pięknie. Teraz ty
Na razie możesz tak stać, mi się wydaje. Chociaż ja bym cię najchętniej przestawił. Odrobinkę. Tutaj. O. Przejście jest. Tutaj podgrzewacze będzie trzeba lepsze porobić. No i gitek. Jest pięknie. Dobra, mamy coś lepszego zrobić. Podgrzewacz nowy możemy robić. Dwa irydy. Krzem, tytan, aluminium, żelazo. Wow. Dobra, ale też chyba plecak lepszy możemy też zrobić, jak się nie mylę. Aluminium, tytan, krzem. Oj, chyba zrobimy to. Tytan, krzem, aluminium. Razy dwa chyba, tak tam było. Tak. No i ile miejsca, pięknie. Brawo ty. Lepiej, lepiej. Świetnie, cudownie. Aha, jeszcze musimy ten mały ekranik postawić. To chyba, że zrobimy... Bo tutaj już później nie będziemy nigdzie szli. To ja bym tutaj postawił stół. Dwa żelaza. Jedno żelazo. Jedno żelazo. Drugie żelazo. Tu bym postawił stół. Bo w tą stronę dalej już nie będziemy szli. I ekran... schematy. Żelazo, krzem. Żelazo. Czy krzem mam? Nie mam. Muszę poszukać. Muszę poszukać. Myślałem, że koło domu gdzieś mam krzem jeszcze. Mógłbym, może miałem, ale no, poszedłem w drugą stronę. Nieważne. Weź krzem. Co się stało? Weź krzem. Weź krzem. Magnes. I wracamy. Zrobimy ten ekran i znowu na zwiady idziemy. Znowu w tamtą stronę. Znowu, a może tym razem pójdziemy gdzie indziej, bo jednak tamtą stronę. To już wiemy, co tam jest. Ja to sobie może pomiędzy odcinkami tam bym po prostu pobiegał i pozbierał te rzeczy. Dobra. Ten ekran schematy. O. Cyk. I możemy podgrzewać, zrobić lepszy teraz. To będzie... O, jeszcze dwa. No to jeszcze spoko. Jeszcze trochę. Tu jeszcze trochę. 5. To jeszcze trochę ciepło. To 1, 2. To jeszcze też trochę. No to na razie to nie poleci tak szybko. Dobrze. Przydałoby się też... O, woda, woda, woda. Lód. Lód. Czy ja zebrałem lód cały z okolicy? Nie. Biorę ten lód. Ten lód. I... Zróbmy sobie wodę. Dobra, jedzenia już nie mam, nie? To jest problem. Muszę iść na zwiady. Bo jedzenia nie mam. Kurczę, dobra. Wypuść to. Dwa kobaldy na oddychanie ewentualnie. Ale nie, bo ja je chcę. Czy ja tam gdzieś widziałem jedzenie? Nie widziałem. Słuchajcie, ja muszę pochodzić po tych terenach. Bo tam były jakieś skrzynki jeszcze z jedzeniem. Których ja sobie uniknąłem. Wracamy do naszej miejsca naszego lądowania. Tam były skrzynki, które ja pominąłem kilka. Albo widziałem, że są, tylko zebrałem jakieś pojedyncze rzeczy z nich. A wiem, że były tam jeszcze jakieś tubki z jedzeniem. Gdzie jest moja ta? Miałem zrobić magnes. Kompas. Tu jest, dobra. Idziemy sobie odetchnąć. W tym miejscu. Dobra, mamy odetchnęliśmy sobie. Teraz chodźmy, bo tutaj gdzieś były skrzynki. Na razie nie zbieram. O, spadłem. Gdzieś. Kółeczko robię. Czy ja te skrzynki pozbierałem już? Możliwe, że pozbierałem. Chyba tak. Bo nie widzę. Tu jest skrzynka jakaś, dobra. Zobaczmy, co jest w środku. Nie ma jedzenia, weź wszystko. Dobra, szukamy
skrzynki, gdzie będzie jedzenie jakieś. Tutaj są śniegi. Nawodnienie, spoko, spoko. Zbiornik tlenu lepszy. O, ile tutaj jest... Ej, słuchajcie, tutaj jest... Jest ten jaskinia za mną. Zaś z tym, z lodem, może tam będzie... Trzeba odwiedzić to miejsce za moment. Dobra. Co mi wyskoczyło? Że coś mogę budować? Teraz już nie zwróciłem uwagi. Zbiornik z tlenem lepszy. Krzem i aluminium jeszcze potrzebuję tylko. Krzem. Jedno aluminium. Słuchajcie, jeszcze lepszy zbiornik z tlenem. Razy 3. 280. Brawo ja. Brawo wy. Brawo my, wy, oni. Świetnie. Wyrzuć wszystko z siebie. To też. Butelkę wody zostawimy. Jedzenia nie mam, moi kochani. Nie mam jedzenia. No to zaczynam się panikować powoli. Ja wiem, że było gdzieś... była skrzynka z jedzeniem, ale... Ja ją ominąłem chyba. Ale tylko nie wiem, gdzie ono było. Wejdźmy do jaskini, zobaczmy, co tam jest. Może coś ciekawego znajdziemy. Może jakaś skrzyneczka. Jeszcze nie otwarta. Przejście do innego biomu to raczej jeszcze nie, bo to raczej powinno się otworzyć później. Chociaż kto wie, jakie to są. Jest skrzynka, jest lód. To później odmrozi się, nie? Są dwie skrzynki. Zobaczmy, co w nich jest. Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia. Kurczę. Niedobrze. Wracamy. Tam coś jest, jak się... Słuchajcie. Osm pod spodem jest. Tak on mi wygląda na osm. Czyli jak zacznie się ocieplać klimat, będziemy mieli dostęp do osmu. Jakie tereny, o kurcze. O kurcze. O kurcze. Dobra, dobra. Bo mi powietrze nie starczy niedługo i co wtedy? Musimy wychodzić z tej jaskini jak najszybciej. I szukać, kurcze, moi drodzy, jedzenia. Robi się tutaj bardzo niebezpiecznie powoli, bo nie, z tym jedzeniem coraz gorzej. A ja jeszcze nie mogę. Wiecie co? Ja robię błąd. Ja powinienem od razu inwestować teraz w odblokowanie jedzenia. Czyli wegetuby takiej, która będzie mi hodować jedzenie. Bo inaczej czuję, że zginiemy. Będzie śmierć. Schematy. Gdzie jest wegetuba z jedzeniem? Warzywnik jest tutaj. Tlen. Ile potrzebujemy? 12. Mamy połowę dopiero. Czyli musimy lecieć w tlen. Wegetubę postawimy kolejną. Dwa lody i magnes. Dwa lody i magnes. Magnes. Dwa lody. Było pełno lodu przed momentem. Lecimy postawić kolejną wegetubę z jakąś roślinką w środku. Dobra, co tutaj możemy dać? 200, 200, lirma, no to na razie 200. Czy mam jakąś lepszą? 200. Mam. 350. Dom. Dobra, oddaj. Ciebie. I 350. Co ty jesteś? 200. 300. Dobra, niech te lepsze rosną. Dobra, te roślinki na razie tu. Czy mogę jeszcze kolejne zrobić? Lód i magnes. Jeszcze bym mógł kolejne zrobić. Magnes i dwa lody znowu. To już są 200 tylko teraz. Ale to co? Kolejne dwa lody.
Jak najszybciej odblokować. Trzeba jak najszybciej odblokować warzywnik. I za chwilę ruszamy dalej w teren. Dobra, i tobie damy 200. Jak teraz to leci? Teren powinien... O, o wiele szybciej leci. Bardzo dobrze. My musimy do 12 i warzywnik odblokować. Dobra, słuchajcie, lecę dalej. Czasu mamy. Tu jest pełno. No, tu jest pełno. Będzie trzeba skrzynkę kolejną zrobić. Szkoda, że te skrzynki nie można na ścianach stawiać. To by było super. Jakby było można. Kolejną skrzynkę zrobimy tutaj. I ładujemy wszystko oprócz tego. Dobra. No to ruszamy na kolejne zwiady. Ja bym skoczył sobie jeszcze pochodzić tutaj po tych terenach i popatrzeć, czy czasem gdzieś nie, przypadkiem nie ominąłem jakiejś skrzyneczki z jedzeniem. Bo one były, te skrzynki tutaj. Ja wiem, że przed momentem mówiłem, że kompasu nie zrobiłem i miałem kompas zrobić. Oczywiście nie zrobiłem. Jak będzie jedzenie, to jesteśmy uratowani. Jest jedna tubka z jedzeniem, jesteśmy uratowani. Świetnie. To teraz, skoro jesteśmy uratowani, czy ja mogę... Tak, ja co mogę zrobić pomieszczenie oddychające. Tam jest jeszcze, widzę, jedna skrzynka gdzieś daleko. Dobra, no to wejdźmy. Idźmy w tą stronę na razie. Po tą skrzyneczkę. Te wszystkie inne tereny będziemy badać oczywiście z czasem. Jest jedzenie. Brawo. No to już mamy. Mamy jedzenie. Jest git. Możemy wrócić tutaj. Odetchnąć sobie. Pozbierać rzeczy, które leżą. Wypadły mi kiedyś. Aluminium się przyda. Żelazo jak najbardziej, mam pełen ekwipunek, dobra. Bo widziałem jeszcze jedną skrzynkę. Tlen. Tam jest skrzynka, zobaczcie. Dobrze. W tą grę... Te początki są tej gry takie, że się chce grać, eksplorować, szukać. I co my tu mamy? Jakie takie... No dobra. Tu jeszcze przyjdziemy. Tu jeszcze przyjdziemy. Czy ktoś mi może napisać, czy dobrze myślę, że ten rozdrabniacz rudy, czy jak to tam się nazywa, to jest po prostu coś takiego, że wkładam nadstop i... Bo tutaj nic nie ma. Bo to jest wstaw tutaj rudy, aby je rozdzielić. Ale rozdzielić na co? Zróbmy eksperyment, stawmy żelazo jedno, ale nie wiem, czy to rozdzieli na cokolwiek. Mi się wydaje, że nadstop, to tak, nadstop rozdzieli to na mniejsze. No bo nadstop się tworzy z wielu ród, prawda? Dobra, mamy jedzenie i wodę, za chwilę będziemy mogli sobie skorzystać. Tu mamy pełno już śmieci. 350, 200, 300, czyli możemy zamienić te dwusetki na 350. Ty jesteś co? 300. Ty jesteś 350. Ty jesteś 300 i tam jest też 350. Dobra, to mamy te lepsze tutaj, spoko. Jak wygląda teraz będzie... O właśnie, chciałem powiedzieć, właśnie zaraz będzie warzywnik, bo tlen skoczył na 12. No i świetnie, możemy sobie zrobić jedzonko. Warzywniki. Już możemy je zrobić. I poszło. Dobra. Ale solary zaraz zrobimy. Możemy kolejne solary postawić.
Więcej? Chodźcie, pierun. Jeszcze więcej solarów trzeba. Dwa kobalty. Dobrze. To postawimy kolejny rządek solarów. Chętnie bym obok postawił, ale dobra, to tak. Albo dobra, tam się będziemy. O. Jest. Czy mogę kolejny postawić? Dwa kobalty. Mam. Jeszcze jeden solar, niech poleci, a co tam? To na razie te małe solary, później będziemy zamieniać na te lepsze. Te większe. O, świetnie. Dobra. Jedzenie, picie, bakłażan. Ruszasz. Podaj mi żarcie. Dziękuję ci bardzo. Czy mogę zrobić jeszcze jednego? Jedna butelka z wodą i aluminium. Aluminium mamy. Butelkę z wodą to żaden. Chyba nie będzie problemu. Wystarczy trochę lodu. I zrobimy kolejny warzywnik. Mam nadzieję, że on... A butelkę z wodą muszę zrobić najpierw. Mam nadzieję, że znowu nie siądzie prąd. To bolało. Nie mogę zrobić, bo nie mam krzemu. Dobra. Nie, weź rozłóż. Okej, to później. Później. Wow, to później. Jak tu wygląda sprawa? To 17, a to za chwilę. Za chwilę będziemy zmieniać te na te. I wtedy będziemy mogli sobie tworzyć tych wegetubów, ile chcemy. Podgrzewać lepszy czas zrobić. Zbiornik tlenu te 3, to ja już zrobiłem. To mam, dobra. To 2. No to jeszcze trochę i będziemy mogli zrobić postęp. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie to leci. 17,50, jeszcze 1K. Jeszcze trochę ciśnienia i będziemy mogli zrobić lepszy warzywnik. Nie warzywnik, co ja mówię, lepszy panel słoneczny. Wow, jaka noc. Cicha, spokojna. Jest na razie ładnie i super. Radzimy sobie, naprawdę sobie radzimy. Pomieszczenie bym zrobił kolejne, bym sobie tutaj mógł przechodzić. Tak, przydałoby mi się nowe pomieszczenie. Co potrzebuję do tego? Jeszcze jedno żelazo. Czy jest? Jest. Chodźmy zrobić na tyłach jeszcze jedno pomieszczenie. Ciebie rozłóżmy. I będziemy potrzebować zrobić lepszy podgrzewacz. Właśnie. Nie ten przycisk. O, mamy nowy panel, schemat, świetnie. Tutaj będziemy mogli dać te podgrzewacze. Na razie. Ekstra. I panele słoneczne trzeba robić lepsze. Co potrzebuję na te panele słoneczne? Żelazo, krzem, kobalt, aluminium. Czyli jak rozłożę żelazo, krzem, kobalt, aluminium? Czekajcie, 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 czekajcie. Żelazo, krzem, kobalt, aluminium. Aluminium, żelazo i krzem jeszcze. Żelazo i krzem, o Boże. Tu miałem żelazo. Coś z tym zrobiło? Nic nie zrobiło, żelazo biorę. Krzem jeszcze potrzebny mi. Krzem gdzieś pewnie... Z krzemem zawsze jest tutaj... Aha, jest, widzę go. Nie, to nie jest krzem. O rany. Tytan. Tam jest krzem. To jest żelazo. Tutaj gdzieś była ta skrzynka, prawda? Czy ja się mylę? Skryta gdzieś będzie. Pamiętacie, że znaleźliśmy? O właśnie. Ta skrzynka, weź wszystko i już jej nie ma. Brawo.
No i dobra, i możemy się bawić w tej grze i bawić, po prostu niesamowite. Mamy schemat postęp, który właśnie mieliśmy pierwsze kroki zrobić i to zrobimy, znaczy prawie zrobimy, bo 175 tysięcy to jeszcze, ale ekran postęp będzie, jest genialnie. To jest chyba duży, z tego co pamiętam, bardzo duży ekran postęp. Tylko jeden kobalt. Kurczę. Oczywiście, że nie mam. Oczywiście, że kobaltu nie mam. Dobra, wracam w miejsce, gdzie może będzie ten kobalt jeszcze. Na pewno będzie. Tutaj sobie w ogóle możemy rozwalić te miejsce, te stare panele słoneczne je zebrać. Będziemy na pewno mieli kobalt wtedy. Czyli na przykład to. No proszę, i aluminium wypadło. I kobalt też. I jedzenie. Pięknie. Ale co to jest? Aluminium jest zbyt dobre, żeby jego nie brać. Ja sobie. Czy zjeść, czy napić się? Napiję się. Biorę aluminium. Okej, okay, wracam. Powietrze łykniemy sobie, wracamy do naszej bazy. Kończymy odcinek, moi drodzy, bo to już czas najwyższy będzie. Dobra. Ślicznie. Cudownie. Na razie nie chodzimy daleko. Ja może, jak mi się uda, to pomiędzy odcinkami, jeżeli oczywiście będę miał na to czas i możliwość, to pozbieram jakichś materiałów różnych. Tylko też ja lubię to robić na odcinkach z wami, ponieważ chcę, żebyście widzieli moje postępy, chcę, żebyście widzieli, jak otrzymuję nowe schematy. To jest ważne, żebyście też wiedzieli, jak ja sobie tutaj radzę. Dobra, no i zróbmy ten postęp. Tutaj postawimy go. To jest duża. Duży ekran. Żeby był równo razem z tym. Pięknie. No i na razie pustkowie zamieniamy w błękitne niebo 13%. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. I piszcie komentarze, porady, czy chcecie więcej, bo ja bardzo chcę zterraformować kolejną planetę. Znaczy tamtej jeszcze praktycznie nie skończyłem, można powiedzieć, ale oglądalność już zasłabła, już nikt nie oglądał tych odcinków, więc po prostu stwierdziłem, że nie gram dalej. Dla siebie grać to no nie mam czasu, no gram dla was i dla siebie też, ale dla was przede wszystkim. Jeżeli oglądalność jest słaba, no to zmieniam grę na jakąś inną. Ale mam nadzieję, że dodatek Humble na razie będzie się oglądał. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.